wszystkim! Bardzo serdecznie, zwiem się Royat. No i dzisiaj pogramy sobie w Farming Simulator 2017. Odcinek już 70. Już dobiliśmy do 70 odcinka, no to fajnie. Mamy już na plusie 44 tysiące, bo ostatnio sprzedaliśmy sobie. Tutaj robi nam i zrobi. A kombajn nam zapełni. Ja. Jęczmin. No, jęczmin nie, no, jęczmin nie. Zaraz kombajn nam zapełni, więc podjedziemy. Du. Powinny nam już zapełnić. Czy on tak wolno robi, że. Dobra. Nie, lub, pracownik, lub. Dobra, nieważne. On tak wolno robi. A sobie to nie czeka, zastopujemy czas, bo. Stop czas. To rzeczywiście, dobra. Zrobimy sobie jeszcze. Na polu jakieś robótce. Jaką szybką robótkę, gotowe do zbiorów. Gdzie u nas. Piątka rośnie tam. Czy tam rośnie na piątce, więc sobie zrobimy sobie na piątkę. Tak musimy sobie jeszcze to oznaczyć i pola. Pola, tak. Piątka. Odwiedzimy i. Start. Tyle, żeby było widno, tak? Szybko zróbmy sobie to zaraz. Podnośnik oczywiście, tak. Zrób. Jeszcze musimy sobie troszeczkę oddalić. Dalej. Nie chciałem zmienić pola. Dobra, rozłóż. Oddali. Chciałem to dodać, ale przypadkowo zmieniłem. Włącz. Hop, jedziemy. Dwa razy pojedziemy sobie. Troszkę krzywo. Czemu to krzywo robisz? O, jest dobrze. Raz, dwa to zrobimy. Bo chciałem to nagrać od razu ten 70 odcinek, bo jak już 70 to już seryjka na maksa idzie. Seryjka. No i jeszcze będzie Farming 19, być może na kanale, na PS4. Wykupiłem sobie subskrypcję ostatnio. A nie wiem, czy wam się to spodoba, ta seryjka z Farminga 19. W sumie jeszcze na... Tutaj idziemy sobie tak. Prosto. Jeszcze dwa razy przyjadę. Sobie tak. Prosto. No jeszcze dwa razy, albo raz, albo dwa razy przyjadę i będzie koniec. To będzie szybka dobudka. Dosłownie. Farming 19 jest chyba inna mechanika robienia na polu. Jest bardziej tam zleczenie jest to robótka od razu na polu. Tam chyba w Farmingu 19 trzeba było mieć maszyny, żeby robić na polu. I dopiero się dostawało kasę, jak nie zrobiło na polu. Za dużo tego pola używam. To już tutaj sobie zrobimy. Okej. Okay. Jeszcze trochę zostało, więc... Schodzę, że nie możemy przyspieszyć maszyny, żeby szybciej robiła. Chciałem to zrobić, żeby jak było widno, to chciałem to zrobić na polu, bo jak ciemno, to... No wiecie, to już się nie zrobi.
bo nic nie widać. A miała tu chyba ten. Okej, 3000 piechotu nie chodzi. Dobra, możemy sobie przyspieszyć czas. Czas na sklep. Tutaj skończył. Pam, pam. Niech sypie, tylko zaraz to skończy. Dobra, bo już się dasz? Nie, to już chyba spasiłem chyba. Myślę, że tak pojedziemy prosto. Ach, chyba dobrze zrobiłem tak, że... Chyba dobrze zrobiłem, że ten mniejszy kombajn ma wywrotkę, bo ty na tym dużym... A tu jest chyba... To są chyba krówki. Aha, jeszcze tu urosło. W połowie. Dobra, idziemy sobie na te... Brak mi jeszcze na palety. Informują mnie, że brak mi jeszcze na palety jest. No dobrze, teraz robimy coś tam. Pensja pracowników 33 tysiące. Tylko. Musi trochę odjechać. Ale driftujemy teraz. Dobra. Jak tam wygląda sprawa z owieczkami? Czy potrzebujemy jeszcze troszkę... To jest wszystko czyste. Wydaje mi się 89%. I 6 owieczek. Dobra, więc musimy troszkę to opuścić. Włączy światła definitywnie, bo chyba tutaj przed nami jest... No tak myślałem, przed nami było... Przed nami było, dobra, dychop. Handy hop. Suniemy tu trochę. Tu się usuniemy. Tu zaraz, no, pojawiło się. Musimy troszkę usunąć, żeby nie radzić tamtych. Okej. Okay. Od razu dwa wełny. Wielki to są. Jest dobrze. Te pracownie skończył na ropie. Musimy sobie sypać. Sypiemy. Dobrze. No i też zaraz skończę nam robić. Najgorsze tym mniejszym kombajnem tak się męczyć i męczyć. Ale coś jak musimy to zebrać, to musimy się trochę namęczyć. Najgorsze jest tym mniejszym kombajnem. Jeszcze przypiemy wełny. Nie wiem, tylko trawy na owieczek. I tą stronę bardziej spotkamy. Będę zładuj. Dobra, to trochę zostało. Odłącz. Dobra, nie musimy tak sprawdzać, ale sprawdzimy sobie jeszcze. Jeszcze sprawdzimy. Wody mają spoko, czy 99-90% wydajności.
ze sobą uczyścimy i... Jest dobrze. I teraz ile mam procent wydajności? 100% wydajności. Sukces normalnie. Sukces, 100% wydajności. Musimy chyba do tę wywrotkę. Musimy sprzedać trochę soi, żeby ta wywrotka miała miejsce wysypać. Musimy sprzedać soi trochę. Okej. Okay. Teraz gdzie najdroższa jest soja? Soja. To jest restauracja. Ale czy opłaca się tam jechać do restauracji? Zatrzymamy czas. Może. Czy się opłaca jechać do restauracji, jak szybko spada cena? Plac zabudowy. Definitywnie plac zabudowy będzie najlepszy. Za szybko tam spada cena. No, mapa. Plac zabudowy jest. Gdzie? Musimy oznaczyć ten plac, nie wiem, plac zabudowy przy, plac zabudowy jest, a jest oznaczony mapy, dobra. Dobra. A tam widuje co na w górę leci. Naprawdę najdroższy plac zabudowy. Dobra, idziemy tam. Szybko tam pojedziemy, sprzedamy to. Będzie jakieś 100 tysięcy blisko. Pełny jest i się wolno jedzie, tak? Dobra, popatrzyłem czy wszyscy robią. Trzy tysiące soja przydało się podać. Pojedziemy do tego placu zabudowy, a będzie wyrestować się najdroższej. Tak, tak będzie, tak? Nie, tutaj nie jest. Szybko tam pojedziemy. Sprzedamy sobie tą soję. Muszę jakieś inne zboże posiać, bo... Chyba... Plac zabudowy jest tam. Czy bym na pełnej prędkości wrócił? Wow, ja nie się wywrócę, chyba. Bo ja bym musiał to skasować wszystko, tak? Tu możemy wjechać? Nie. Ale tu możemy wjechać. Dobra, jest ten silos. Przedajemy sobie tu soja. I teraz się okaże, że... Już myślałem, że plac zabudowy jednej obu załodzy. A tu jednak nie. Dobra. Jest dobrze. 150 tysięcy. Piechotą nie chodzi. Możemy jeszcze wyjechać.
Znaczy pojedziemy sobie tutaj tak, no, myślałem, że możemy wyjechać gdzieś indziej prowadzi droga. No cóż. Dobra, idziemy sobie tutaj jeszcze. I będziemy musieli jeszcze z tymi odeszkami coś zrobić. Czyli będziemy musieli w następnym odcinku owieczki troszkę sprzedać. W tym odcinku sprzedamy owieczki. I jeszcze będziemy musieli jeszcze pełną troszkę bel sypać. O, super to wygląda. Te pole, największe pole chyba. Jedna z większych pól to jest. I teraz jak na złym... Nie będzie padać. Dobra, to ja. Myślę, że nam dokończył pracę, jeszcze nie. Dobrze. A nie, ty nie, ja nie chciałem być zakończyć pracę, tak? Tu sobie swoje. Potrzebujemy sobie to jeszcze do magazynu. No. Tutaj robi nam jeszcze siewnik. No tak, co robi? Szybko wsiepiemy do magazynu, bo chcemy mieć rozwody. Idziemy sobie tutaj z powrotem. Jest dobrze. Najfajniejsze to, że jeżeli na tym największym polu robię najmniejszym kombajnem. To jest najfajniejsze, to jest dziwne, jak dla mnie. Na tym największym polu robię najmniejszym kombajnem. Na tym największym polu robię najmniejszym kombajnem. A powinienem robić odwrotnie. Już pracownie nam zakończył robić. Będziemy się jeszcze z garniacką troszkę poustawiać. Czekaj, bo ja bym chciał to łącz kombajn opus pobyt już. Ja bym chciał jeszcze to złożyć. Ja muszę to odłączyć, tak? Odłącz do przodu. Odłącz z grabiaczką, musimy zapalić światła. To jest ten kąt w pracy. Aha, to ciebie wyłączył, to jest dobrze. Ja się tak przestawiam, bo... i tak. Siedmi zakończył pracę. Musiałeś sobie włączyć tutaj jak? Pojechać tutaj. Później nasze pole, tak? Żeby tu pojechać. A jest benzin. 80% tego. Zebramy, bo musimy wjechać. Tutaj nasze pole. Tak, szybko pojedziemy. Wyjedziemy teraz. Dobra, musimy to ustawić.
coś, co... Tak. Okej. Co się tam robi? Obecni, dobrze, jest tutaj dobrze. Musimy jeszcze to z Gradasku przyjechać troszkę. Z Gradasku jest tutaj, tutaj. Tutaj. Puszczmy sobie światła. Dobra. Praca na polu wrze. Przyłącz. Symboliczny odcinek po 70 odcinek z Wyparnika. To już jest, serijka. Normalnie. Żeby to jeszcze ustawić. Oho, jak my jedziemy. No tak, cofamy. Rozłóż. Jak to wygląda sprawa z tym składami. No cóż, ja chciałem... O, tak są. Najgorsze jest to, że to już, jak się już cofa, no jak? Stół nie ustawić. Chyba. Tak. Okej. Dobra, myślę, że teraz ja wam pożegnam. Żegnam was, co ja... To był już 70 odcinek z Farmy Simulator 2017. Także trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa!